Cześć, siemanko, z tej strony pan Wojtek, witam was w kolejnym filmie z Pokémon Go na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o cheatach w Pokémon Go i tak naprawdę stosunku Niantic, w jaki sposób banuje i co banuje, bo Niantic ostatnio banuje dosłownie za wszystko, tak jak jest w tytule filmu, więc na przykładzie jednego z moich widzów, który dostał bana za kalkulator IV, oczywiście to był Shadow Ban, pokażę wam, jak w tym momencie prawdopodobnie działają różne zabezpieczenia Niantic i w jaki sposób Niantic kontroluje to, co robimy w grze, czy tak naprawdę w ogóle, co się dzieje na naszych smartfonach. Zanim jednak zacznę, nazwę oczywiście jednego z moich Pokémonów nickiem kogoś z komentarzy. Przypominam, żebym wybrał wasz komentarz, musicie zostawić łapkę w górę oraz subskrybować mój kanał i mieć to u siebie na kanale widoczne. Dzisiaj wybrałem komentarz Dawida Jaszczuka, nazwiesz Larvitara nickiem Dawcik. Jako że Dawid zostawił łapkę w górę oraz subskrybuje mój kanał, to już wybieram mojego najsilniejszego w tym momencie Pokémona i nazywam go właśnie nickiem Dawcik. Dobra, wybieram najlepszego Larvitara z najwyższym CP aktualnie na moim koncie. On tam ma średnia IV, ale w sumie takie CP to tak naprawdę po ewolucji już będzie ponad 3000 chyba tyrek, więc i tak będzie całkiem przyzwoity. No i nick Dawcik, ale na razie się jeszcze na ewolucję nie decyduję. Dawcik, dobra, zgadza się. Także przypominam raz jeszcze, jeśli ktoś z was chce, żebym jakiegoś Pokémona nazwał waszym nickiem w kolejnym filmie, to łapeczka, subskrypcja, oczywiście widoczny na waszym kanale, to musi być w ustawieniach prywatności, kodem na YouTubie możecie to ustawić. No i dajcie znać w komentarzu, jakiego Pokémona, jakim nickiem nazwać, a ja już nie przedłużam i zapraszam was na materiał. A więc tak jak mówiłem, dzisiaj oczywiście zajmę się tematem cheatów oraz banów Pokémon Go. Na przykładzie jednego z moich widzów, który też pisał, mamy korespondencję od Niantic, którą dzisiaj przejrzę właśnie, co Niantic dokładnie odpisywało na te maile, jaki mają stosunek do cheatów, jak też wygląda ta obsługa, można powiedzieć, klienta w jakim stopniu, kiedy ktoś na przykład zgłasza, że jego konto zostało zbanowane, no jakby przez pomyłkę, czy był to zwykły błąd, a nie na przykład zasłużona kara na jego konto. Pewnie wielu z moich widzów czeka, kiedy tak naprawdę na filmach poruszę temat fake GPS-ów i innych cheatów Pokémon Go, gdzie na przykład wypowiem się na temat osób, które w jakiś sposób grożą innym graczom z uwagi na przykład na wykorzystywanie jakichś tam niedozwolonych praktyk w grze, czy na przykład nawet grożą pobiciem, czy na przykład nie pozwalają jakiejś osobie uczestniczyć na przykład w rajdzie EX, co jest moim zdaniem także łamaniem regulaminu Niantic, bo jakby Niantic jakby dając nam tą opcję współpracy tak naprawdę, z której musimy korzystać wykonując rajdy różne, jakby zmusza nas do wspólnej jakby gry, tak? Tym bardziej jeśli ktoś na przykład miał jakiegoś złapanego Pokemona na fejku i przybył na miejsce i ta osoba po prostu, mimo że przyszła na miejsce normalnie, nie na fejku, zostaje jakby, nie daje się takiej osobie okazji czy szansy zrobienia w ogóle takiego rajdu, czy szansy na złapanie miutu dla siebie, jest to moim zdaniem po prostu piaskownica intelektualna i nie zamierzam w ten temat się jakoś bardziej wgłębiać. Jeśli według ciebie takie zachowanie jest ok w jakiś sposób, to śmiało zapraszam do komentarzy, tam postaram się takim osobom wytłumaczyć pewne podstawowe zjawiska, które jakby dotyczą ludzi jako społeczności oraz pewnych jakby praw, które każdy z nas ma. Także regulaminu Pokémon Go, który często przez tych największych strażników tak naprawdę tej gry, czy jakby uczciwych praktyk w tej grze, jest łamany częściej niż przez te osoby, którym one zarzucają psucie gry. Także to, na to też chciałem wam zwrócić uwagę, a teraz już kończę ten temat całkowicie i zabieram się za to, co jest najważniejsze, czyli za to, że naprawdę Niantic w tym momencie banuje niemal za wszystko. Za każde cheaty, tak? Były nawet takie rozmowy, tematy, że Wojtek, kalkulatory IV to nie są cheaty. Ja o tym nagrałem materiał już w 2016 roku, zdaje się. Nagrałem materiał o cheatach w Pokémon Go i wypowiedziałem się tam na temat, przytoczyłem regulamin Pokémon Go. Właśnie podałem przykłady, że także nawet głupi kalkulator IV jest cheatem w Pokémon Go i łamie regulamin Pokémon Go w tym samym punkcie, nawet co fake GPS. Że
jakieś tam inne mapki, radary, skanery, korzystanie, rozpowszechnianie, wyszukiwanie takich aplikacji, tego typu opcji także jest zabronione w tym samym punkcie regulaminu Pokémon Go. Dlatego być może kary za korzystanie z kalkulatorów IV są takie same jak za korzystanie z fake GPS-a, rozumiecie? Czyli cheaty w założeniu, no bo jednak no, kto ustala, co jest oszustwem w grze, a co nie i jakiego stopnia? No raczej nie gracze, prawda? Twórcy gry. Jeśli twórcy gry stawiają na równi spooferów oraz osoby, które korzystają z innych aplikacji trzecioosobowych, typu tam na przykład Kalsi IV, o którym dzisiaj będzie właśnie rozmowa pokazana z supportem Niantic, także za Kalsi IV są bany, mimo że teoretycznie trzeba tam się logować, prawda? Jest to także cheatem, mówimy o tym już od bardzo dawna, część osób mówiła, że to jest nieprawda, teraz macie jasny dowód, że to ja mówiłem zawsze prawdę, a te osoby próbowały tylko w jakiś sposób się wybielić i pokazać, że tak naprawdę złym jest tylko jedna aplikacja, która w jakiś sposób narusza regulamin Niantic dotyczący właśnie użytkowania czy gry w Pokémon Go. A więc chciałbym bardzo podziękować jednemu z moich widzów, Oniku Tygrys, który po prostu udostępnił mi swoją korespondencję właśnie z supportem Niantic. Dostał on Shadowbana, słuchajcie, jakoś przed Community Dayem z teraz tymi Meripami za właśnie Kalsi IV. I zaraz wam pokażę, jak wyglądała jego rozmowa z supportem. Dobra, pokażę wam to na telefonie, a więc tak, mamy już tutaj początek rozmowy. Jak widzicie, Tygrys 2411. Hi, my account have shadow ban. I'm interested for what and how much time this shadow ban and thanks for answer. Tutaj troszeczkę łamany angielski, kaleczony lekko, ale to nie ma znaczenia, tutaj support Niantic rozumiał, o co chodzi. I teraz tak, mamy odpowiedź od Alana z Pokémon Go. Hello trainer, thank you for contacting us. We are committed to maintaining the state of Pokémon Go and our community of trainers. People who violate the Pokémon Go terms of service, including by using third-party software and other cheats. Czyli jakby osoby, które korzystają z aplikacji trzecioosobowych, jak na przykład Kalsi IV, oraz innych cheatów, czyli jakby to jest wszystko brane w jednej kupie, tak? Czyli Niantic traktuje te cheaty na tym, jakby na równi, tak? May have their gameplay affected and may not be able to see all the Pokemon around them. Czyli tutaj chodzi o to, że Shadowban tak działa, że nie pokazuje wszystkich Pokemonów. Your account detected using third software Kalsi IV. Czyli mamy ewidentnie wiadomość, że Kalsi IV nie jest tak, jak niektórzy twierdzą i są tego przekonani i reklamują tą aplikację aplikacją uczciwą i zgodną z regulaminem gry. Jest to aplikacja, która jest traktowana przez Niantic na równi z fake GPS-em. Kara za korzystanie z Kalsi IV czy za korzystanie z fake GPS-a jest taka sama. Jesteś przyłapany, dostajesz Shadowbana. Jeśli uważacie to w jakiś sposób za nieuczciwe, bo pewnie tak może być, prawda? To co z tym chcecie zrobić, skoro to Niantic jako właściciel praw do gry Pokémon Go wyznacza, co będzie karą za takie przewinienie. Na przykład, nie wiem, pewnie większość z nas uważa, że to jest nieuczciwe, że osoby, które na przykład w jakiś sposób pobierają zasiłki w niektórych krajach, których socjal jest na wysokim poziomie, dostają na przykład mnóstwo pieniędzy miesięcznie, nie robiąc kompletnie nic, nie pracując, z czystego lenistwa, a na przykład gdzieś tam w Afryce, w niektórych biedniejszych krajach ludzie muszą zapierniczać cały dzień, żeby było ich nawet stać na głupie, nie wiem, posiłek jednego dnia dla całej rodziny. I uważacie, że to jest uczciwe? Nie. Czy coś z tym robicie? Czy jesteście w stanie coś z tym zrobić, coś zmienić? No właśnie, na niektóre rzeczy nie mamy wpływu. Jeśli chcecie na przykład sami wymierzać sprawiedliwość, na przykład od jakby jednych cheaterów od drugich oddzielając jakąś kreską i na przykład tych wyzywają, tych wyzywać, a na przykład tych lubić, to oczywiście, że macie do tego takie prawo, ale jakby pokazywanie zielonego światła dla takich zachowań przez dorosłe osoby, czy jakby zachowywanie się tak przez dorosłe osoby jest niczym innym, jak po prostu no czymś naprawdę uważam, że bardzo, bardzo słabym i tak naprawdę każdy powinien się skupić na sobie, bo nie jest tak naprawdę to gra competitive, która w jakikolwiek sposób ogranicza
naszą grę przez to, że ktoś zdobył jakiegoś innego Pokemona czy tak dalej, tak? Tego samego Pokemona może złapać każdy, więc to nie ma znaczenia, czy ktoś go już złapał wcześniej, na przykład jeśli nawet go spotkamy uczciwie, czy nie. Także nie ma żadnych rankingów, nie ma żadnych tam większych walk PvP poza gymami i oczywiście uważam, że jeśli ktoś, na przykład jakiś spoofer korzysta z gymów, walczy w gymach, ale tak samo osoba, która z użyciem skanerów nałapała sobie mnóstwo Pokemonów z TV najsilniejszych, nałapała mnóstwo Pokemonów do ewolucji, tych Larvitarów, tych innych bardzo silnych Pokemonów Dratini, tak samo taka osoba też nie powinna teoretycznie walczyć w gymach, ponieważ zdobyła te Pokemony nieuczciwie i gdyby nie na przykład mapy, które są niczym innym, właśnie. To jest kolejny temat, który teraz chciałem poruszyć. Sorry, że jest taki troszeczkę przeskok myślowy. Zaraz wrócimy do tej korespondencji. Czym są mapy, radary i skanery, które aktualnie nie działają? Z jakiego powodu? No są to cheaty, prawda? Dlatego właśnie nie działają. Czym one są? Niektórzy uważają, że to tak naprawdę jest wszystko spoko. To jest tak naprawdę jakaś mapa, jakaś informacja, którą dzieli się część graczy, tak? To nie jest nic złego kompletnie, że na przykład płacimy za to. W jakiś sposób finansując hakerów, które łamią kod API, by móc po prostu uruchamiać boty. Bo mapy to są boty, które są także fake GPS-em. Czemu mapy i radary i skanery to fake GPS? Czy widzieliście kiedykolwiek jakiegoś robota, który jeździł po waszym mieście i łapał Pokemony, żeby sprawdzić dla was, dla waszej informacji, jaki ten Pokemon ma IV czy CP? Ano nie, czyli są to boty, które korzystają z fake GPS-a, czyli korzystając z map, radarów, skanerów, tak samo korzystasz, mało tego, wspierasz rozwój aplikacji typu fake GPS. Dlaczego? Płacisz za to. Osoby, które korzystają z fake GPS-a, zwykle nie finansują go, nie wspierają, nie płacą. Jak to wygląda i jak to wspieranie i finansowanie dokładnie wygląda? Osoby, które chcą, żeby z takiej mapy korzystać, załóżmy, płacą pewnej osobie, która taką mapę stawia na jakimś serwerze i skąd tak naprawdę jest w stanie to obsłużyć wszystko. A no właśnie, ta osoba te pieniądze, które uzbiera, za te pieniądze opłaca hakerów, którzy jakby udzielają swoich tych właśnie umiejętności, które pozwalają im w jakiś sposób złamać ten kod API, oraz dają możliwość korzystania właśnie z botów celem właśnie skanowania danego terenu. Więc tak naprawdę zarabia na tym ta góra oraz pewnie ten jeden pośrednik, jakieś tam grosze, które tak naprawdę wynikają z tego właśnie, że on w jakiś sposób pośredniczy w tym całym procesie. Także zrozumcie, osoby, które tak bardzo nienawidzą fake GPS-a, a na przykład mają w swoim ekwipunku po 20, 30, 40, czy nawet 100 Pokemonów z IV, mnóstwo candy do wszystkich Pokemonów połapanych, że korzystając, jeśli korzystałeś z map, radarów, skanerów, bo teraz to jest oczywiście niemożliwe, to także korzystałeś z fake GPS-a. Oczywiście te osoby będą się oszukiwać, że tak nie jest i tak dalej, ale myślę, że dla osób inteligentnych, które w miarę rozumieją, co teraz do nich mówię, ta sytuacja jest w miarę jasna i raczej nie będziecie tu teraz krzyczeć i próbować w jakiś sposób mówić, że czarne jest białe, a białe jest czarne. Chociaż oczywiście pewnie takie osoby się w komentarzach znajdą. Oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy. Jeśli tylko będziesz prowadził dyskusję ze mną w sposób konstruktywny, nie będziesz w jakiś sposób obrażał, wyzywał i tak dalej, to możesz być spokojny, żadnego bana na swoim koncie nie otrzymasz. W mojej sekcji komentarzy nie jest to kanał typu, że na przykład jeśli się ze mną nie zgadzasz, to dostajesz bana. Takich kanałów niestety na naszej polskiej scenie troszeczkę jest pokemonowej. Sam dostałem niedawno bana za konstruktywny komentarz pod filmem właśnie dotyczącym właśnie sprawy korzystania z różnych cheatów typu fake GPS, mapy, skanery i tak dalej. Ten film miał na celu wybielić wszystkich innych cheaterów oprócz spooferów Pokemon Go, nawet przedstawiając, że mapy nie są tak naprawdę cheatem, nie są niezgodne z regulaminem gry, co oczywiście jest kłamstwem. Lub na przykład, jeśli ktoś po prostu nie rozumie języka angielskiego, błędem wynikającym z braku rozumienia regulaminu, tak, ze strony Niantic, który jest napisany jasno, że po prostu jakiekolwiek dzielenie, wyszukiwanie czy korzystanie z różnych aplikacji trzecioosobowych,
które właśnie wykorzystują aplikację Pokémon Go, jest absolutnie zabronione. Zresztą mapy jest to w ogóle wspieranie osób, które włamują się w jakiś sposób w systemy, tak jak już mówiłem, Pokémon Go. I łamią ten system, ten kod API. Aktualnie ten kod API zbyt często się zmienia, żeby móc go aktualnie złamać. No i dlatego właśnie aktualnie boty nie działają, czyli nie działa też fake GPS na tych botach. Czy po prostu są jakieś tam bany, shadow bany na tych kontach jakby bardzo szybko otrzymywane i dzięki temu nie ma, czy raczej przez to nie ma aktualnie żadnego dostępu do map, radarów, skanerów, nawet Gym Hunter nie działa. Dobra, teraz przejdźmy może już dalej do tej korespondencji, a więc tak. While we cannot discuss the systems implemented, we can confirm that we are constantly refining new ways to ensure the integrity of the game in order to keep it fun and fair for all trainers. As long as you're abiding by the Pokémon Go Terms of Service and Trainer Guidelines, there should not be any reason for concern. If you have any other questions, we are always happy to help. Best regards, Alan, Niantic Support. No i tutaj dalej mamy how much time shadow ban and give me proof, thanks for answer. Czyli po prostu tutaj Tygrys zażądał jakby dowodu i spytał się, kiedy taki shadow ban zniknie. No i tu mamy dalszą odpowiedź ze strony właśnie tego Alana z Niantic. Dzięki, że napisałeś. In general, we aren't able to comment on our anti-cheat system. Czyli nie są w stanie skomentować po prostu cheatów, to dalej już jest lanie wody. As such, we are not able to confirm of the when actions have taken place, as long as you're abiding by the Pokémon Go Terms of Service and Trainer Guidelines, there should not be any reason for concern. Please keep in mind, Pokémon appear randomly in the world if you... No, jeśli coś nam, wiecie, odnośnie cheatów i tak dalej. Tutaj, żeby po prostu unikał dzielenia konta, żeby nikt na jego koncie nie mógł żadnych krzywd wyrządzić i tak dalej. Czyli po prostu Niantic odmawia komentarzu w sprawie, skąd wiedzą, że ktoś na przykład korzysta z takiej aplikacji, a skąd z takiej. A więc tak. Stary system odnośnie fake GPS-a działał w ten sposób, że po prostu wykrywał nazwy aplikacji, które macie zainstalowane na telefonie. Czyli ten system anti-cheat działa na pewno. Czyli Niantic ma dostęp do tego, jakie my aplikacje mamy zainstalowane na naszym smartfonie. Dzięki czemu, jeśli na przykład w nazwie jest fake GPS lub nie wiem, Calci IV, IV Go, IV Stats, wtedy taki użytkownik otrzymuje shadowbana. Jednak ostatnio, co mnie dosyć przeraziło, jeśli włączymy sobie grę Pokémon Go, pewnie to zauważyliście, jeśli macie udostępnioną kamerę czy tam aparat, tak? Czyli po prostu daliście uprawnienia Pokémon Go, żeby korzystało z waszego aparatu, to wtedy pojawia się taki flash. Jakieś tam kilkanaście sekund po uruchomieniu przez was gry pojawia się taki flash. Jeśli macie, nie macie tego pozwolenia, co polecam? Wtedy nie możecie oczywiście z AR-u korzystać. To ten flash, po tym flashu jest pytanie, czy pozwolisz aplikacji Pokémon Go na właśnie dostęp do aparatu. No i te flashy wyglądają mniej więcej tak, jak to widzicie. Po prostu mamy zapytanie, czy pozwolimy na korzystanie z naszej aplikacji, z naszego aparatu. Jeśli nie, to po prostu, jeśli tego nie mamy jakby pozwolonego, to jest to pytanie. A jeśli takie pozwolenie jest, to po prostu taki się flash pojawia. I moim zdaniem może to być wykonywanie rzutów ekranu celem właśnie zweryfikowania, w jaki sposób, czy ktoś ma na przykład jakąś ikonkę, która jest dodatkowa, na przykład jakiś joystick, czy na przykład jakąś ikonkę innej aplikacji typu właśnie do sprawdzania IV, czy jakichś innych wspomagaczy właśnie do gry Pokémon Go. No i być może właśnie tym jakby Niantic w jakiś sposób się też opiera, jeśli chodzi o banowanie osób. Oczywiście nie jest to na pewno jakby, to są tylko jakieś tam moje domysły, ale kiedy to się pojawiło, przed tym oczywiście, kiedy tego jeszcze nie było, zawsze gra Pokémon Go się nas pytała dopiero, kiedy kliknęliśmy w Pokémona, czy pozwalamy na korzystanie z aparatu. Teraz jest to już wcześniej, tak? Czyli kiedy nam się ruszymy w grze, poruszymy cokolwiek, jakaś akcja zostanie w grze wykonana, to takie wtedy zapytanie jest, lub po prostu jest ten taki screen, tak? Jakby taki flash biały,
który prawdopodobnie właśnie ma na celu zrobienie nam zdjęcia naszej jakby gry w naszym telefonie, jak to dokładnie wygląda, czy na pewno nie oszukujemy. I być może na tej podstawie też jest to wszystko później sprawdzane. Czyli podsumowując, tak naprawdę usuwamy, znaczy teraz może tak, bo Community Day będzie, prawda? 19 maja będzie Community Day z Charmanderem, wiadomo, Shiny Charizard się zbliża. Pewnie dla każdego z Was jest to, no, dzień wyjątkowy w jakiś sposób, jeśli oczywiście gracie jakoś tam w jakiś sposób taki w Pokémon Go bardziej się angażujecie. Czy już na jakiś czas po prostu w tej grze spędziliście, troszeczkę pieniędzy wydaliście, to pewnie bardzo byście chcieli takiego Shiny Charmandera złapać, żeby zrobić jak najwięcej tych Shiny Charizardów, może nawet 5, 6 byście chcieli zdobyć, prawda? Więc polecam wszystkim usunąć aplikacje typu Calci IV, IV Go, IV Stats, jakiekolwiek aplikacje, które są jakimiś wspomagaczami właśnie waszego konta w grze Pokémon Go, czy w ogóle gry Pokémon Go. Ponieważ wszystko tak naprawdę jest teraz już ryzykowne i za wszystko można dostać bana. Jeśli nie potraficie z tego korzystać, bo są oczywiście sposoby obejścia tych wszystkich zabezpieczeń od Niantic, ale oczywiście nie będę wam tego tłumaczył, bo nie chcę was tego uczyć. Tym bardziej, że nie jestem pewien, czy na każdym urządzeniu mogłoby to działać. To polecam po prostu dla świętego spokoju to usunąć. Tym bardziej, jeśli na przykład ktoś korzysta tylko z kalkulatorów IV, tak? No to umówmy się, no jest surprise, można sprawdzić na stronach, wpisując CP, HP Pokemona, Stardust do power-upu i tak dalej. Wtedy też otrzymacie w miarę przybliżone IV Pokemona, nawet dokładne statystyki, ile ma ataku, defa czy staminy. Więc to naprawdę w zupełności moim zdaniem wystarczy. Oczywiście pewnie pojawi się mnóstwo osób, które będą pisały o tym, że spooferzy są jak najgorsi i tak dalej. Bardzo dobrze, że są w jakiś sposób banowani, nawet te shadowbany. A osoby, które korzystają z Calci IV czy innych aplikacji, nie powinny być w żaden sposób banowane. No, to jest jakby wasze zdanie, tak? Regulamin Niantic jest jasny. Pragnę tylko zwrócić uwagę, że na przykład Fake GPS, jako sam w sobie, istniał, tak jak już wiele razy powtarzałem, przed grą Pokémon Go, prawda? Czyli Fake GPS nie był stworzony na telefonach na przykład z Androidem i tak dalej. W opcjach programisty nie jest dostępny po to, aplikacja do pozorowania lokacji, żeby oszukiwać w Pokémon Go. To był jakby takie, nie wiem, dodatek do może zabawy, tak? Z użyciem jakiejś tam aplikacji czy czegokolwiek, żeby na przykład udawać, że jesteśmy w jakimś innym kraju czy mieście. Może kogoś to bawiło, ale to samo w sobie, prawda? Samo w sobie udawanie, że jesteś gdzieś indziej niż naprawdę, to samo w sobie już w jakiś sposób jest oszustwem, prawda? Czyli no normalne, jeśli ktoś z tego korzysta, to w jakiś sposób oszukuje. Łamie oczywiście regulamin gry. Nie mówię, że nie, no oczywiście jest to łamanie regulaminu gry, jest to cheatowanie. Ale pragnę zwrócić uwagę młodym osobom, które na przykład niekoniecznie rozumieją słowo cheaty w Pokémon Go, cheatowanie i tak dalej. Calci IV, głupi kalkulator, jest także cheatem. Jeśli na przykład pobrałeś, no nie wiem, z APK Mirror, prawda, grę Pokémon Go, czy jakąś wersję aktualizacji wcześniej, według regulaminu Pokémon Go od Niantic, także jesteś cheaterem. I to niemal w tym samym stopniu, co spoofer. Ponieważ jakby przez was złamanie regulaminu gry dotyczy jednego punktu. Pojawiły się też różne śmieszne porównania, na przykład takie, że złapanie przez kogoś Pokemona na waszym koncie jest niczym innym, jak tak naprawdę poproszeniem kolegi, żeby przywiózł wam pizzę, kiedy sami nie możecie po nią pójść. Wyobrażacie sobie głupotę tego porównania? Ja nie jestem w stanie po prostu wyobrazić sobie, jak można było coś takiego wymyśleć, żeby porównywać złamanie regulaminów Pokémon Go, w którym jest zabronione kategorycznie dzielenie konta w grze, czyli jest to jakby złamanie regulaminu w grze, do jakiejś koleżeńskiej przysługi, która w żaden sposób nie czyni nikogo poszkodowanym, czy nie stawia nikogo w złym świetle. No nie wiem, no to jest porównanie po prostu kompletnie oderwane od rzeczywistości. Przypominam, że skorzystanie z fake GPS-a, żeby na przykład złapać, nie wiem, wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację. 100 km od was pojawia się Larvitar 100 IV.
Mieszka od tego Larwitera 100 IV pół kilometra wasz kolega. Ten kolega idzie po tego Larwitera 100 IV, ponieważ korzysta z IV, znaczy z tych skanerów, mapek, tak? Korzystał, załóżmy, bo teraz to już nie działa. No i go znalazł na tych skanerach, więc tam też oczywiście łamie regulamin gry, ale proponuję wam, czy tam wy go o to prosicie, żeby wam też tego Pokemona złapał, jako że on tam jest blisko, a wy tam nie zdążycie po prostu fizycznie dojechać na ten czas, żeby tego Pokemona złapać. Powiedzcie mi, czym w jakby faktycznym tego słowa znaczeniu, czym się różni zdobycie tego Pokemona, tego konkretnego Pokemona, z użyciem fake GPS-a przez osobę, która by miała poprosić kogoś o to, żeby mu ją złapał, czy to, że ten kolega mu tego Pokemona złapie. Różni się tym, że skorzystał z fake GPS-a. Problem jest jednak inny. Ta osoba, która tego Pokemona namierzyła, także skorzystała z fake GPS-a, ponieważ najpierw jakiś bot musiał go na fake GPS-ie złapać, żeby stwierdzić, że ten Pokemon miał to stajemi. Oczywiście takie mniejsza, to nie jest w tym porównaniu moim najważniejszej w tej całej tutaj, w tym całym przykładzie, ale jakby sam efekt, liczy się oczywiście efekt. Jaki jest tego efekt? Osoba, która fizycznie nie była na miejscu, zdobyła Pokemona, który pojawił się gdzieś, gdzie ta osoba nie była, tak? Czyli no, złamał regulamin gry, jakby zdobył Pokemona, którego zdobyć nie powinien. Nie powinien móc mieć tego Pokemona. Czyli jakby, co to za różnica, czy użyjemy fake GPS-a, czy użyjemy innej osoby, która tego Pokemona nam złapie. To już jest w ogóle nawet, tak naprawdę zobaczcie, kiedy skorzystamy z fake GPS-a, sami tego Pokemona będziemy łapać, prawda? Sami. Jeśli jakby ktoś inny nam, jeśli naszym fake GPS-em nie będzie program, tylko jakaś inna osoba, która tam będzie w sposób fizyczny, to my nawet tego Pokemona nie będziemy łapać, bo złapie go nam inna osoba. Czyli tak naprawdę nasze zaangażowanie w łapanie Pokemona, którego zdobędziemy z użyciem fake GPS-a, jest nawet wyższe niż zaangażowanie, kiedy poprosimy kolegę, żeby nam go złapał, prawda? Jest to złamanie regulaminu gry. Nie można tego porównać do żadnej przyjacielskiej przysługi typu podwózka, czegokolwiek, pizzy, jedzenia i tak dalej. Jest to kompletnie oderwane od rzeczywistości porównanie, tym bardziej, jeśli rozmawiamy o cheatach w grze. Ponieważ regulamin gry w tym wypadku, jeśli rozmawiamy na temat właśnie tej gry, jest tutaj rzeczą bardzo ważną i jeśli w jednym przypadku łamiemy regulamin gry, to nie można sobie powiedzieć, a no bo ktoś nam tego Pokemona złapał, to przecież nie jest w tym, nie ma tym nic złego, co prawda dzielimy konto, co prawda łamiemy regulamin gry, co prawda narażamy oczywiście nasze konto na to, że zostanie jakiegoś tam shadowbana, oczywiście tam na to szansa jest znikoma, ale jednak narażamy, czy jakiekolwiek konsekwencje, nawet może być to usunięcie konta teoretycznie, tylko że to się Niantic nie opłaca i w ten sposób Niantic nie banuje graczy, bo po prostu nie mieliby wtedy pieniędzy. No jest to taki sam sposób oszustwa. Oczywiście moim zdaniem, może takie już na ostateczne podsumowanie, powiem moje zdanie odnośnie cheatów Pokemon Go. Moim zdaniem jest to, nie jest to tak, nie jest to gra competitive. Na YouTubie jest mnóstwo osób, które grają na cheatach w różne gry competitive, w których nawet jest e-sport, tak? Jest nawet nich e-sport, czy jakieś, nie wiem, rankingi, sklepy kupowania rzeczy, oni na przykład sobie te rzeczy na cheatach tworzą i tak dalej, chwalą się tym. Nie ma żadnych negatywnych reakcji pod takimi filmami, co moim zdaniem jest dość dziwne, prawda? Tym bardziej, że na przykład takie osoby na cheatach zabijają ludzi w PvP i tak dalej. To jest raczej słabe, prawda? A jednak nie ma. A zobaczcie, w Pokémon GO, w grze, w której nie ma competitive, nie ma żadnych rankingów, jest to gra casualowa. Tak jak mówi jeden z youtuberów, bo nie chcę tutaj wymienić żadnych ników, każdy w tej grze, czyli no ja w sumie tak samo uważam, każdy w tej grze gra w oddzielną grę, która jest oparta o jego jakby otoczenie, prawda? Każdy łapie Pokémony takie, jakie może. Nie jest to jakby miarodajne. Nie da się porównać osoby, która na przykład gra na wiosce rok, z osobą, która gra w dużym mieście miesiąc, ponieważ prawdopodobnie ta osoba, która gra w dużym mieście miesiąc, będzie miała dużo więcej osiągnięć na swoim koncie niż taka osoba nawet bardzo zaangażowana w grę w małej miejscowości, gdzie na przykład jest tylko jeden gym i parę pokestopów, prawda? Jest to typowa gra casualowa, gdzie nawet system gymów został zmieniony w taki sposób, żeby tych cheaterów jakby w jakiś sposób nie nakręcać na właśnie walki te w gymach,
żeby po prostu mniej w nich uczestniczyli, ponieważ kiedyś warto było oblegać jak najwięcej gymów, prawda? Wtedy można było zgarniać cały czas z nich pokekońcy. Teraz jeszcze to tak bardzo nie opłaca, nie opłaca się wsadzać mocnych pokemonów do gymów, ponieważ ten pokemon i tak to CP spada co jakiś czas, ale no po pierwsze, że się nie opłaca ich mocno wstawiać, po prostu nikt nam ich nie zbije po tych 8 godzinach na przykład, w mniejszych miejscowościach i tak dalej. Często są sytuacje, że na przykład ktoś tam stawia PJ, jakiegoś Magikarpia do gymu, żeby szybciej dostać te pokekońce swoje. Ten system moim zdaniem, no wszyscy wiemy jak on oczywiście działa, tak, że maksymalnie 50 pokekońców, wystarczy, że 8 godzin z haczykiem już siedzi pokemon. Dokładnie 8 godzin 20 minut pokemon siedzi w gymie i już otrzymuje maksimum końców jednego dnia, jeśli on z tego gymu wypadnie i nawet każdy kolejny pokemon, który z tego gymu wypadnie tego samego dnia, daje nam 0 końców. Więc ten system jakoś tak bardzo już nie wpływa negatywnie na jakiekolwiek zaangażowanie cheaterów w to PvP w Pokémon Go, prawda? Życie nie kończy się na Pokémon Go, pamiętajcie o tym. Życie nie kończy się na Pokémon Go, jest to tylko i wyłącznie gra i tak naprawdę oczywiście zachęcam zawsze osoby do tego, żeby grały uczciwie. Zachęcam także ciebie, żebyś jednak, jeśli używasz jakichkolwiek cheatów, staraj się grać uczciwie. Oczywiście korzystanie z tych kalkulatorów IV na różnych stronach internetowych też jest oczywiście niezgodne z regulaminem gry. No ale jeśli już musicie sprawdzić to wasze IV dokładnie, tak? Jeśli jakiś pokemon ma rzeczywiście to je wysokie i tutaj ma znaczenie, czy na przykład ma 15 ataku, 15 defa, a na przykład 5 staminy, czy na przykład 15 ataku, 15 defa, a na przykład 14 staminy, prawda? Bo to jest wtedy wielka, wielka różnica w takim pokemonie. No to takie sprawdzenie na stronie zawsze będzie dla was bezpieczne. No chyba, że jakieś tam podejrzane strony, prawda? Ale myślę, że taki kalkulator jest w miarę łatwo znaleźć, wtedy po prostu podajemy tam HP Pokemona, CP, jakieś tam, co nam mówi price o nim, ile Stardust na power up, czy był power upowany, czy nie. I naprawdę ja w ten sposób sprawdzam IV swoich Pokemonów i wam polecam to samo. A korzystanie właśnie z tych aplikacji jednak będzie ryzykowne i może właśnie skutkować shadowbanem na wasze konto. A teraz uważam, że przy tym community dayem z Charmanderem każdy powinien się zabezpieczyć jak najlepiej, tak? Żeby po prostu tego shadowbana nie dostać, no bo ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że mógłbym teraz na przykład dostać shadowbana na swoje konto i jakby nie mieć tej możliwości złapania sobie kilku Shiny Charmanderów i zrobienie ewolucji właśnie w Shiny Charizardy. Przypominam, że Niantic może nas zbanować także za kalkulatora IV, ponieważ to są też cheaty. I żebyście nie czuli się jakby tacy w skrótach bezpieczni, kiedy z tego korzystacie na swoich telefonach. No bo jak widzicie, cheatami nie są tym, nie jest tylko fake GPS. To nie jest jedyny cheat w Pokémon Go, absolutnie. Aczkolwiek jest takim cheatem, na którym oparte jest działanie wielu właśnie rzeczy, które ostatnio troszeczkę są ograniczane i ta jakby ten gameplay Pokémon Go zmienił się ostatnio diametralnie, kiedy właśnie Niantic troszeczkę zmieniło swoją politykę odnośnie tego kodu API. No i coś tam jednak starają się właśnie wyłączyć te skanery mapki z obiegu. Co moim zdaniem nie jest czymś wymaganym, tym bardziej, że wcale to wszystko w jakiś pozytywnego odzewu graczy nie ma, raczej większość graczy chce tych mapek i radarów i skanerów. Tylko pamiętajcie te osoby, które są właśnie zwolennikami mapek, radarów, skanerów, a na przykład mega przeciwnikami fake GPS-a, że mapy, skanery i radary to jest właśnie fake GPS. Przypominam, nikt nigdy nie widział żadnego robota, który jeździ i łapał pokemony po mieście, żeby wam powiedzieć, gdzie jakiś pokemon się znajduje, prawda? Dokładnie. Albo tych robotów setki czy tysiące, bo tak naprawdę tyle tych botów musi być, żeby skanować odpowiednio duży obszar w jakichś tam miastach większych typu Warszawa i tak dalej. Mam nadzieję, że ten wyczerpujący materiał w jakiś sposób was satysfakcjonuje odnośnie aktualnego podejścia Niantic do właśnie różnych cheatów, bo to jest chyba najważniejsze tak naprawdę. Najmniej ważne jest to, co ja sądzę oczywiście, ale może niektórych widzów to ciekawiło. Tym bardziej widzów, którzy regularnie oglądają moje filmy, śledzą mój kanał, czy moje transmisje na żywo. Myślę, że ich to bardzo interesowało, ale oczywiście jeśli chcecie się na przykład dowiedzieć więcej, to też zapraszam na moje transmisje na żywo. Pewnie dzisiaj koło 22 odpalę transmisję na żywo. Może tam na przykład wygrać karty Pokémon, czy konta w grze z 30 levelem. Tylko trzeba tylko subskrybować kanał, polubić fanpage na Facebooku i dołączyć do mojej grupy na Facebooku. Linki macie w opisie. No i jak widzimy określoną tam liczbę subów na przykład, to wtedy takie losowanie się odbywa.
Łapie też tam widzą Pokémony, jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam bardzo serdecznie, takie streamy są no codziennie tak naprawdę. Może być nie problem, ponieważ cały dzień jestem w Warszawie na uczelni i nie wiem jak będzie z pociągami, często lubią się spóźniać te takie późne pociągi, bo będę wracał pewnie gdzieś tam po 20, koło 21, no to wtedy dopiero gdzieś tam koło 22 jestem w stanie być w domu, no to stream myślę tak po 22 z haczykiem, może troszkę wcześniej udałoby mi się odpalić. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, jak tam będziecie mieli więcej pytań właśnie o różne cheaty. Oczywiście nigdy nie będę rozpowszechniał działania cheatów na moich żadnych filmach, ani na transmisjach na żywo. Jak to działa, jak to zrobić, żeby tego używać, jakichś tam nazw i tak dalej. Absolutnie nie, nie robiłem tego na samym początku, kiedy też nie łapałem widzą Pokémonów i nigdy tego nie będę robił, ponieważ nigdy nie mogę wziąć odpowiedzialności za to, co osoby, którym dam wiedzę, jak cheatować, z tym zrobią, prawda? Takie osoby mogą komuś psuć grę złośliwie, przejmować gymy co kawałek w jakimś mniejszym mieście, na przykład wkurzając jakiegoś swojego sąsiada, który na przykład będzie się tam przejmował gyma, na przykład my mu cały czas będziemy go odbijać na fejku. Takie wiecie, takich osób nie brakuje wbrew pozorom, bo pamiętam jak było tych cheaterów bardzo, bardzo dużo, kiedy te cheaty działały wszystkie i na wszystkim i kompletnie nie było żadnych prawie zabezpieczeń, to była tragedia po prostu, bo przejmowałem gym w Łowiczu, w małym mieście i po 10 minutach już tego gymu nie miałem. Mimo, że na przykład była bardzo późna godzina, na przykład wracałem z pociągu czy tam coś i na przykład nikogo nie było oczywiście też dookoła, prawda? Także pamiętajcie, jeśli na przykład gracie na fake GPS-ie, to też mam do takich osób apel, żebyście starali się unikać walk w gymach. Bardzo was o to proszę, ponieważ tak naprawdę gracze, którzy grają na fake GPS-ie i się w żaden sposób nie ograniczają w ten sposób, nie potrzebują czegoś takiego tak naprawdę. Także bardzo bym was prosił, żebyście jakby nie walczyli PvP, róbcie sobie rajdy, łapcie sobie Pokémony, w ten sposób nawet robiąc rajdy nawet będziecie pomagać uczciwym graczom. Pamiętajcie, najważniejsza jest ogólna jakby taka współpraca, bo na tym ma też opierać się cały system Pokémon GO. Ten system rajdów, tego wszystkiego, no właśnie współpracy między graczami. Mam nadzieję, że mój apel dotrze do niektórych i oczywiście zapraszam do rozmowy w komentarzach, oczywiście zapraszam do konstruktywnej rozmowy, bardzo bym prosił o nieużywanie wulgaryzmów, brak wyzwisk, ponieważ nawet czy to w moim kierunku, czy kogokolwiek z komentarzy, ponieważ też oglądają mój kanał młodsze osoby, nie chcę, żeby takie treści tutaj były jakby widoczny dla tych młodszych osób, nie ma ograniczeń wiekowych na moim kanale, dlatego bardzo proszę osoby też dorosłe, takie też pewnie zachowują się w sposób nieobliczalny, bardzo często wyzywają bardzo w sposób taki no nie na miejscu różne osoby właśnie w tekstach komentarzy, a tym bardziej po moich słowach, które na przykład no takie słowa prawdy nie dla każdego mogą być właśnie, nie przez każdego mogą być pozytywnie odebrane i pewnie ktoś będzie chciał mnie na przykład wyzywać w komentarzach, to bardzo proszę o konstruktywne argumenty. Zapraszam do rozmowy, będę oczywiście odpowiadał na takie komentarze. No i przypominam, jeśli ktoś chce, żebym jakiegoś Pokemon nazwał waszym nickiem, to łapeczka w górę, subskrybujcie kanał, dajcie znać w komentarzu jaki Pokemon, jakim nickiem. No i dziękuję za wytrwanie do końca, to był dość długi film. Trzymajcie się, do następnego razu, na razie, cześć!